Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam o nowym skinie w zestawie z nowym telefonem. Na początku chciałbym bardzo podziękować Jenny za tego skina, którego otrzymałem w prezencie. Okej. Dopiero co na rynek wszedł nowy telefon Honor ze skinem do Fortnite, a już zapowiedziano kolejną kolaborację Samsunga z Fortnite. Samsung na evencie skupiającym się na premierze ich nowego modelu telefonu, Samsunga Galaxy S10, ogłosili, że po raz kolejny nawiązali współpracę z Epic Games. Ta smartfonowa nowość na rynek wchodzi 8 marca tego roku. Nowy Galaxy S10 będzie dostępny do kupienia w zwykłej wersji oraz w wersji Plus, czyli z większym ekranem. I ta wersja Plus na początku będzie kosztować około 4400 zł. Ci, co zdecydują się zakupić wersję Plus, i tylko ci, będą mogli odebrać taki oto skin do Fortnite, nazwany Iconic. Jest to ubiór inspirowany piosenkarzem muzyki z gatunku K-pop, z zespołu Icon. A przy okazji, to jest pierwszy skin z sezonu 8, którego poznaliśmy przedwcześnie. Niestety, wraz z początkiem tej promocji, swojego końca dobiega promocja Galaxy, jak ogłosiło Samsung na swoim Twitterze. Zestaw skina Galaxy na Note 9 i Galaxy Tab S4 będzie można odebrać do 7 marca tego roku. Potem już nie będzie takiej możliwości. Chyba że Galaxy wejdzie do sklepu, ale to jest bardzo mało prawdopodobne. Niestety nie będzie on dostępny dla posiadaczy nowego Galaxy S10. To jest ostatnia szansa dla tych, co mieli już na oku skina Galaxy, a jeszcze go nie mieli szansy odebrać. Samego skina Iconic możecie nawet już kojarzyć. A to dlatego, bo w 4 sezonie w plikach gry pojawiła się taka oto ikona skina. Tylko ta ikona, bez żadnych informacji, poza nazwą. K-pop. Co ciekawe, aktualizację później ta jedyna grafika tego skina została usunięta z plików gry. I do dziś nie wiadomo było, co z tym skinem. Doczekał się on przemalowania dla nowego Samsunga. O, i ucięto mu skrzydła i oczy na kapturze. Jest też mała możliwość, że ta oryginalna wersja będzie stylem do wyboru lub do odblokowania. Ale to nie jest w żaden sposób potwierdzone. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.